Dzień dobry Państwu. Witamy w programie W Kręgu Natury. Halina Kacprzak, chemik, ekolog, zawodowo i społecznie zajmująca się ochroną środowiska i zdrowia. Ze mną jest również Wojciech Karpowicz, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Twoje Zdrowie w Twoich Rękach. Drodzy Państwo, poznaliśmy się z Haliną gdzieś w Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach, też w Klubie Ekologicznym i postanowiliśmy przygotować dla Was program, w którym opowiemy o wielu aspektach dotyczących naszego codziennego życia, ale takiego zdrowego życia. Ale żeby mówić o zdrowym życiu, no to oczywiście też pokażemy kilka takich kuluarów, tak, różnych nieprawidłowości, na które trafiamy. I Halino, takie pierwsze pytanie do Ciebie, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o odżywianiu jako o medycynie przyszłości. Myślę, że bardzo ważny temat na współczesne czasy, żeby właśnie jedzenie nam się kojarzyło, może niekoniecznie z leczeniem, tak, ale z takim powrotem do zdrowia i z utrzymaniem tego zdrowia. I czy jest w ogóle udokumentowany wpływ odżywiania na nasze zdrowie i w ogóle na nasze samopoczucie? Ponieważ wiek XX charakteryzował się gwałtownym wzrostem chorób tak zwanych cywilizacyjnych, do nich należy i otyłość, i cukrzyca, i choroby nowotworowe. Bardzo duże żniwo zbiera choroba niedokrwienna serca. Dlatego lata 90. zapoczątkowały wysyp badań, które były związane właśnie między relacjami między zdrowiem a właściwym odżywianiem. W związku z tym, że ponieważ jest tak tyle chorób, to się zaczęto zastanawiać nad przyczynami. Przecież w tej chwili mamy nadmiar żywności, nie brakuje jej. Natomiast chorób coraz więcej. No i zaczęto wiązać istnienie chorób nie tylko z jakością tej żywności, ale z niewłaściwym komponowaniem posiłków. Co do jakości żywności, myślę, że kiedyś porozmawiamy sobie troszeczkę dłużej, tak, ale teraz tylko chciałabym nadmienić, że ilość składników odżywczych w naszych warzywach i owocach na przestrzeni ostatnich 30 lat spadło naprawdę bardzo znacząco. Na przykład w przypadku witaminy C ten spadek rejestruje się gdzieś na poziomie około 13%. No to dużo. Linus Pauling, to jest dwukrotny noblista, powiedział, że tak jak wspomniałeś wcześniej, odżywianie faktycznie powinno stać się medycyną przyszłości. My w tej chwili wszystkie populacje, bez względu na to, w którym kręgu kulturowym się znajdujemy, cierpimy na tak zwaną niedokrwistość żywieniową. Nie z powodu braku żywienia, tylko z powodu braku jakości. Suplementacja, no niestety, nie zastąpi wszystkiego, aczkolwiek może być narzędziem bardzo pomocnym. Dalaj Lama kiedyś powiedział, poświęcamy całe nasze życie, żeby zdobyć pieniądze. A potem poświęcamy pieniądze, żeby ratować nasze życie. No z tego by wynikało, że my popełniamy jakieś błędy w naszej diecie, tak? Czy źle składamy te nasze menu, czy po prostu zwyczajnie nie wiemy, tak? I tak trochę poruszamy się, nie wiem, chaotycznie w tym naszym odżywianiu. Tak. Więc po pierwsze, sprawa komponowania posiłków. No w tej chwili w Polsce obowiązuje nowa piramida żywieniowa i o dziwo w tej piramidzie żywieniowej u jej podstawy leży umiarkowana aktywność fizyczna, a dopiero później na wyższych piętrach znajdują się inne składniki pokarmowe. Ale myślę, że o piramidzie to porozmawiamy sobie później. A dzisiaj to może wrócimy do naszych codziennych grzechów i grzeszków, które popełniamy w naszej codziennej diecie. No na pewno na pierwszym miejscu będą słodycze. Cukier no, jest... są dobre. One są bardzo dobre, ale musimy pamiętać o tym, że cukier również uzależnia. Ale też nie będziemy dzisiaj mówić o tych uzależnieniach. Natomiast cukier i słodycze, one są naprawdę wszechobecne w wielu naszych produktach,
które na co dzień spożywamy. A co to powoduje w naszym organizmie? Mhm. Powoduje wyrzut dużej ilości glukozy, trzustka po to, żeby zniwelować ten poziom, wydziela duże ilości insuliny. No i zaczynamy mieć problem. Drugim takim równie poważnym grzechem to są tak zwane tłuszcze trans, tłuszcze nasycone. Tak. One skutkują tym, że w naszym organizmie, no niestety, zaczynają się odkładać złogi miażdżycowe i mamy problemy z układem krwionośnym. Proszę Państwa, wszyscy lubimy gazowane, słodkie napoje. Większość z tych napoi konserwowana jest benzoesanem sodu. A co się dzieje, jeżeli w danym soku czy przetworze będzie się znajdowała witamina C? Okazuje się, że ten benzoesan sodu reaguje z witaminą C i tworzy się benzen. A benzen ma udowodnione działanie kancerogenne. Tak. Nie możemy zapomnieć również o syropie glukozowo-fruktozowym. On jest dodawany do wielu przetworzonych produktów. Produkcja jego jest naprawdę bardzo tania. W związku z tym no, znajduje się w zasadzie nawet również i w niektórych syropach. A skutki... Syrop w syropie, no to już jest naprawdę... A skutki zdrowotne... Majstersztyk produkcji chemicznych. A skutkiem zdrowotnym to jest odtłuszczenie wątroby, no i wzrostem właśnie trójglicerydów. Ale na tym nie koniec. W zupkach typu instach, czyli tych produktach dużo bardziej przetworzonych, czy kisielach, czy budyniach, znajdują się tak zwane dodatki do żywności E, które mają działanie albo konserwujące, albo emulgujące, albo nadające im smak czy kolor. Każdy z tych dodatków teoretycznie ma określony swój pułap, czyli to najwyższe dopuszczalne stężenie, ale do dzisiaj nie wiadomo, jaka następuje interakcja w całej naszej diecie między tymi dodatkami do żywności. Nie możemy zapomnieć również i o soli. Wiadomo, że sól... Jedna z białych śmierci, tak jak niektórzy mówią. Tak, no cukier w tej chwili przebił sól. No tak. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że sól podnosi nam walory smakowe naszych produktów, ale użyta w nadmiarze niestety będzie skutkowała nie tylko podwyższonym ciśnieniem, ale może powodować podrażnienia błony śluzowej żołądka. Powiem Ci szczerze, że ja jakiś czas temu odkryłem, na przykład zacząłem robić jajecznicę bez soli, no tylko odkryłem, że jest dużo soli w jajkach. Tak, ale nie wiem, czy tak naprawdę do końca jest, ale nie muszę tak na przykład solić. Już byłem bardzo zadowolony, bo jajecznica to jedna z moich ulubionych potraw, tak, takich łatwych do zrobienia. Halino, to wszystko, co mówisz, to tak trochę brzmi niesmacznie, tak? A mimo wszystko jednak, skąd się bierze nasze uczucie zadowolenia tak naprawdę po takich posiłkach, tak? No bo zupka zupką, tak? Ciastko ciastkiem, tak? Ale przecież my mamy, no przecież nas ciągnie nam pewna przyjemność. No ja myślę tak, że nasz organizm jest tak zbudowany, że jeżeli będziemy postępować racjonalnie, stosować racjonalną dietę, to pojedyncze wpadki żywieniowe, no tak za bardzo nam nie zaszkodzą, jeżeli mamy zdrowy organizm. Nam się w ogóle wydaje, że o wszystkim decyduje nasz mózg. Tam jest to nasze niby centrum do dowodzenia. Ale okazuje się, że nie jest to do końca prawda, dlatego że możemy tak krótko powiedzieć, że nastrój może wiązać się z brzuchem. Co się okazuje? Patrząc na przykład na kolorowe reklamy w telewizji, od razu zaczynamy mieć ochotę na przekąszenie czegoś słodkiego, czegoś dobrego. A dlaczego tak się dzieje? Bo musimy sobie wyobrazić, że nasz mózg połączony jest przy pomocy nerwu błędnego, a to jest najdłuższy nerw czaszkowy, z układem pokarmowym, głównie z jelitami. Jest to taki szlak dwutorowy. Sygnał z mózgu idzie do jelit i z jelit wraca z powrotem do mózgu. Doktor Gerson oszacował,
że w naszych jelitach one są wyłożone taką siatką neuronów. Tych neuronów jest około 200 milionów. O, wow. Czyli w mózgu. O nie, znaczy, troszeczkę tak? mniej niż tak? mózgu, ale tyle samo, co na przykład w rdzeniu kręgowym. I teraz pod wpływem różnych bakterii, bo układ jelitowy współpracuje ściśle z bakteriami, które znajdują się w tych naszych jelitach, on wysyła odpowiednie sygnały przy pomocy różnych neuroprzekaźników. Jak się okazuje, ta komunikacja między mózgiem a jelitami odbywa się za pomocą około 30 neuroprzekaźników. Takim najbardziej znanym to jest serotonina. A hormon szczęścia. Tak, i ona właśnie reguluje nasz nastrój, ale poprzez mózg. Natomiast w jelitach następuje produkcja około 95% serotoniny w całym naszym organizmie. Mało tego, ta serotonina poprzez światło jelita dostaje się do naszego krwioobiegu i w związku z tym też w sposób pośredni wpływa na nasz nastrój. To jest niesamowite. Mało tego, oprócz tego, że ta serotonina w ośrodkowym układzie jelitowym, ona pełni jakby funkcję zwiększenia pasażu naszego jelit, ale również wpływa na zwiększenie naszej odporności. Czyli my się powinniśmy po prostu zacząć szczęśliwie odżywiać, tak? Czyli to, co nam sprawia przyjemność, jak nie będzie tego za dużo, tak? Tak jakby co za dużo, to niezdrowo się mówi, tak? To jakby ma na to wpływ, ale z tego, co mówisz, to wynika, że dbanie o florę jelitową może pomóc zapobiegać wielu chorobom, tak? Tak. Bo taki byłby wniosek z tego. My musimy naprawdę zwracać większą uwagę na to, żeby w naszych jelitach mieszkały i pracowały na naszą korzyść nasze dobroczynne bakterie, a możemy to zrobić poprzez komponowanie w sposób właściwy diety. Słyszałem, że 2 kg ich mamy, tak? Ponoć. Oj tak, tylko na tą ilość składają się zarówno bakterie, jak i grzyby, jak i wirusy, jak i również niektóre pasożyty. Halina, no to już aż mi się ciśnie na usta takie naprawdę pytanie. No mamy 2 kg tego szczęścia lub nieszczęścia, tak, w naszych jelitach. My chcemy szczęścia. Czy w takim razie te nasze bakterie mogą produkować nasze szczęście? Tak. Odczuwanie szczęścia? Tak. Wow. No, szczęścia, a przede wszystkim zdrowia. Wspomnieliśmy już tutaj o serotoninie, ale równocześnie w całym układzie pokarmowym bakterie jelitowe nie tylko, że powodują, że tak powiem, zasilanie naszego organizmu bakterie poprzez przetwarzanie tych pokarmów, ale również musimy pamiętać o tym, że one z tego, co zostaje, produkują inne związki, tak zwane związki egzogenne, których normalnie my nie potrafimy sami wytworzyć, tylko bakterie z tych resztek pokarmowych produkują hormony, między innymi również inne aminokwasy. Do nich należy na przykład tryptofan, a tryptofan i jego metabolity z kolei wzmagają produkcję innych bardzo ważnych neuroprzekaźników. Wow. Drodzy Państwo, z tego wynika, że tak na dobrą sprawę to, w jaki sposób zadbamy o swoje jelita i przede wszystkim to, jaką mamy wiedzę, zdecyduje o naszej przyszłości, tak? No bo to, że będziemy się w tej chwili dobrze czuli, to jest, myślę, bardzo ważna rzecz, no bo jak już to naprawimy, no ale wiadomo, że tak mi się wydaje, że ta korekta często naszych nawyków żywieniowych wymaga czasu, dlatego się mówi o zmianie nawyków żywieniowych, ale drodzy Państwo, o
Królestwie Mikrobiomu jeszcze w ogóle, gdzie ono dokładnie się znajduje, jak się zachowuje, opowiemy Państwu w kolejnym odcinku naszego programu. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy, żebyście właśnie zapamiętali te najważniejsze rzeczy, że możemy w naszej diecie skutecznie zadbać o nasze odczuwanie szczęścia. Co myślę, że w czasach, gdzie dużo osób jest zestresowanych, tak, o tym będziemy też dużo mówić, także zapraszam na kolejne odcinki, ponieważ temat stresu będzie bardzo mocno przez nas poruszony, po to, żebyście Państwo zobaczyli, myślę, że Halinko, się z tym zgodzisz, jakie są rozwiązania, tak? Ale żeby mieć te rozwiązania, trzeba sobie zdawać tę sprawę, jakie są zagrożenia. I jaki jest mechanizm. Jaki jest mechanizm. Jeżeli dieta może nam pomóc zmienić nawyki, a nawyki mogą poprawić jakość naszego codziennego życia, no to myślę, że ten program, w którym wprowadzimy Państwa w te kuluary natury, stanie się, no, dla Państwa bardzo ciekawym źródłem wiedzy, takiej praktycznej, no i też potrzebnych tych wszystkich informacji. W takim razie dzisiaj dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję. Dziękujemy.